Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie proszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Oto słowo Pańskie. Chciałbym dzisiaj, chyba jako pierwszy w Polsce, podać wyniki wyborów. Ale spokojnie, bo nie będzie to agitacja, bo o innych wyborach będzie mowa. Otóż kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii o zaproszeniu na ucztę, to uświadamia nam ona, jak ważne są w życiu ludzkie wybory. Sami pewnie nieraz doświadczamy tego, w jaki sposób nasze życie się zmieniło, bo podjęliśmy jakąś decyzję albo nie podjęliśmy jakiejś decyzji i okazało się, że ona także była wyborem. Ewangelia mówi o tym, że król wysłał zaproszenie na ucztę i okazało się, że chętnych do podjęcia takiego wyboru, aby pójść na tą ucztę, bo wszystko jest gotowe, jest bardzo niewielu, a może nawet nikogo. Przypomina mi się moja świętej pamięci babcia, która o tych wyborach mówiła między innymi wtedy, kiedy zdarzały się w naszej rodzinie albo wśród naszych znajomych pogrzeby. I babcia zawsze mnie pouczała: pamiętaj, żeby chodzić na pogrzeby, bo jak nie będziesz chodził na pogrzeby, to inni nie przyjdą na twój pogrzeb. Jest w tym pewna prawda. Od tego wyboru zależy moja przyszłość. Zresztą są takie wybory i takie zaproszenia, którym nie wolno odmawiać. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy w filmie o ojcu Pio jest taka scena, kiedy przychodzi do niego list od Karola Wojtyły, który prosił o uzdrowienie znajomej. I ojciec Pio w nadprzyrodzonym darze słucha tego listu. No i ktoś tam obok mówi: no kolejny list z prośbą o uzdrowienie, o modlitwę za osobę chorą. A ojciec Pio mówi: nie, nie, ten list jest ważniejszy niż wszystkie inne. Jemu nie wolno odmówić. No i potem się okazało, kim jest Karol Wojtyła. Został papieżem Janem Pawłem II. I są w naszym życiu, moi drodzy, takie wybory, od których bardzo wiele zależy, ale też takie wybory, które mają niesamowicie ważne konsekwencje. I Ewangelia też o tym poucza, to znaczy mówi: najgorsze, co można zrobić w życiu, to zlekceważyć zaproszenie Boga, bo wszystko jest gotowe. Gdyby ktoś narzekał na Pana Boga i powiedział: no nie, jeszcze za mało, Pan Bóg przygotował wszystko dla nas tak, jak należy. Co to oznacza? Każdy z nas ma taką samą szansę na zbawienie. Możemy być równie święci jak ojciec Pio, jak ksiądz Dolindo, jak wielcy święci, bo wszyscy mamy przed Bogiem równe szanse i dla każdego z nas została przygotowana uczta. Moi drodzy, tak sobie myślę o naszym papieżu Janie Pawle II i właściwie było do przewidzenia to, że jego nauczanie, czy że jego osoba będzie atakowana, czy w jakiś sposób podważany będzie jego autorytet. Polega to głównie na tym, że dla ludzi z zewnątrz Kościoła
świętość jest czymś zupełnie innym niż dla nas. Wielu ludzi, którzy nie należą do Kościoła albo są wrodzy Kościołowie, utożsamiają świętość z bezgrzesznością. A bezgrzeszność to nie jest to samo, co świętość. My znamy dwie osoby, które były jednocześnie święte i bezgrzeszne za życia. To nasz Pan Jezus Chrystus, który nigdy nie popełnił grzechu, i Jego Matka, niepokalanie poczęta, która też za życia żadnego grzechu nie popełniła. Ale to są dwie osoby w historii świata, u których świętość oznaczała bezgrzeszność. Dla większości z nas, no niech podniesie rękę ten, kto jest bez grzechu. Czekam. Nie widzę. Ja też nie podnoszę ręki. My jesteśmy grzeszni. Jasne, że świętość nie polega na tym, żeby być jak najbardziej grzesznym. Polega na tym, żeby być jak najmniej grzesznym. Ale dobrze wiemy, że przecież stoimy tutaj nieraz w nawie bocznej, czekając na spowiedź i drżą nam ręce i nogi, bo wiemy, że zgrzeszyliśmy, że liczymy na Boże miłosierdzie. Bo świętość to nie jest brak grzechu. Świętość to jest umiejętność radzenia sobie z grzechem. I wielu ludzi, którzy uważa się za świętych, nie radzi sobie z grzechem. Dlaczego? Bo uważają, że mają usprawiedliwienie dla swojej grzeszności. A my nie mamy usprawiedliwienia dla grzeszności. Nie ma takiego motywu ani powodu, dla którego moglibyśmy grzeszyć. Więc na co wpadł Pan Bóg? Mówi, zapraszam wszystkich na ucztę miłosierdzia. I jestem przekonany, że papieża Jana Pawła II można nazwać papieżem miłosierdzia. I jestem przekonany, że on sam siebie uważał za wielkiego grzesznika. Zresztą w jego zapiskach nieraz pojawia się ten motyw, że czuje wewnętrznie się, że jest niegodny tego zaproszenia, ale pójdzie. Kto wie, czy w dzisiejszej Ewangelii także z tego powodu ci zaproszeni nie poszli na ucztę, bo sobie pomyśleli, no ja do króla, na ucztę weselną jego syna. I można sobie też tak pomyśleć o swoim zbawieniu. To znaczy dla mnie niebo. Niebo to jest dla wielkich świętych, dla tych, którzy zrobili coś wielkiego, dla sióstr zakonnych, dla księży, dla biskupów. Nieprawda. Pan Bóg wysyła zaproszenie do każdego. I chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która dzisiaj pojawia się w czytaniach. Otóż niebo i zbawienie zostaje porównane do uczty, do ucztowania. I moi drodzy, najważniejszy sakrament, jaki mamy w Kościele, związany jest z jedzeniem, z ucztowaniem. Bo przychodzimy na Eucharystię, jest chleb, wino, stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. I my naprawdę gromadzimy się na uczcie uczt, największej, jaką sobie możemy wyobrazić. Jedzenie dla chrześcijanina jest sprawą świętą. Zresztą nieraz człowieka poznaje się przy stole, jak się zachowuje, jakie ma maniery, czy się przejada, czy nie dojada, czy odmawia jedzenia, czy mówi, że zje jeszcze dokładkę. Dużo można o człowieku powiedzieć. I tak sobie myślę nieraz o Eucharystii, że źle by się działo, gdyby człowiek po niedzielnej mszy świętej wychodził głodny. To znaczy głodny nie w żołądku, ale głodny na duszy. Że się nic w nim nie zmieniło, że się nie nakarmił Słowem Bożym, że nie przyjął Eucharystii. Bo to tak, jakby Pan Bóg powiedział, jest zaproszenie, a ktoś przyszedł taki naburmuszony i mówi, a ja to nic nie będę dzisiaj jadł, nikogo nie posłucham, a w ogóle to ja tutaj nie chcę być. Ale słuchajcie, moi drodzy, wydaje się, że są w naszym życiu obowiązki, którym też nie wolno odmawiać. I tak jak Polak ma obowiązki polskie, chrześcijanin ma obowiązki chrześcijańskie, a każdy człowiek ma obowiązki sumienia, czyli do bycia człowiekiem, tak wszyscy, którzy przychodzą na Eucharystii, też mają obowiązek, żeby przynajmniej po części skorzystać z tego, co daje nam Pan Bóg. Najgorsze, co możemy zrobić, to udawać, że zaproszenia nie ma. Bo jak
mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. My często lubimy usprawiedliwiać nasze zło i nasz brak decyzji. Pamiętam taką historię, kiedy tutaj w Warszawie byłem w Łazienkach Królewskich, podszedł do mnie mężczyzna elegancko ubrany i mówi do mnie: proszę pana, no może mi pan nie uwierzy, ale ja jestem bezdomnym. Ja mówię: rzeczywiście, nie powiedziałbym, że jesteś bezdomnym, bo elegancko ubrany, ogolony. Tak, tak, proszę pana, ale ja mam do pana wielką prośbę. Czy mógłby mi pan kupić coś do jedzenia? No więc mówię: to chodźmy razem na obiad, zjemy coś wspólnie, porozmawiamy. Ja się przedstawiłem, że jestem księdzem i pytam się go, jak to się stało, że on stał się bezdomnym. On mówi: proszę księdza, no stało się tak, że popadłem w hazard i nauk mnie zniewolił. Moja żona mnie zostawiła, ja musiałem zacząć płacić alimenty, a wszystko wydawałem na gry hazardowe. No i w końcu straciłem rodzinę, mieszkanie, stałem się bezdomnym. Więc ja mówię do niego: bardzo mi przykro, że spotkało pana takie nieszczęście. A on mówi do mnie: proszę księdza, to nie jest tak. Mnie nie spotkało żadne nieszczęście. Ja zło wybrałem świadomie. Bo był taki moment na samym początku, kiedy mogłem nie pójść pierwszy raz do salonu gier. Ale ja sam to wybrałem. Bo wydawało mi się, że to będzie dobre, że ja wygram, że pomogę swojej rodzinie. Gdzieś z tyłu głowy słyszałem, że to może się źle skończyć. To nie był przypadek, że wybrałem zło. Ja to zrobiłem świadomie i dobrowolnie. I moi drodzy, ta historia mi uświadomiła, że zło, które chcemy tak szybko usprawiedliwić, często nie jest do usprawiedliwienia. Dlatego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu, żeby je usprawiedliwić, bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zresztą wielu ludzi potrafi żyć ze swojego nieszczęścia, ze swojej sytuacji życiowej uczynili bożka. Jest taka niesamowita historia w Twierdzy, książka o tym tytule, to jest książka Antoine de Saint-Exupéry'ego. On opowiada o historii, kiedy król poszedł do najbiedniejszej dzielnicy swojego miasta, stolicy. I tam było mnóstwo żebraków. I był też taki kaleka, który siedział na ulicy i żebrał o pieniądze. A wierzono kiedyś, że król ma moc uzdrawiania. Więc zwrócił się do tego żebraka i mówi: bądź zdrowy. I on rzeczywiście zdrowie odzyskał. I kiedy okazało się, że może chodzić, że może działać i pracować, oburzył się na króla i mówi: coś ty najlepszego zrobił. Król się zdziwił i mówi: no przecież przywróciłem ci zdrowie. A on mówi do niego: a z czego ja teraz będę żebrał? Kto mi teraz da pieniądze? Moi drodzy, ludzie nieraz ze swoich nieszczęść potrafią uczynić sposób na życie. Bo ten człowiek nie wpadł na to, że teraz jako zdrowy może pójść i zarobić na swoje utrzymanie, ale oskarżył króla o to, że wyrządził mu krzywdę, bo on ze swojego kalectwa żył. I król, który, ta historia kończy się w ten sposób, król, który zobaczył, co się stało, mówi: wtrąćcie tego człowieka do więzienia. Wszyscy się oburzyli: no jak to, żebraka teraz włożymy do więzienia? A on mówi tak: żeby nie był złym przykładem dla innych, żeby ludzie, widząc jego chorobę, jego żebractwo, nie pomyśleli, że w życiu można żyć dla swoich słabości i żyć ze swojego kalectwa, bo każdy z nas musi podejmować dobre wybory. Wybory, które są odpowiedzialne, które wynikają z naszych obowiązków, wybory, które ostatecznie zadecydują o naszym losie na wieki. Amen.